Dzień dobry, Ilona Pietrzak z tej strony, Instytut Spraw Obywatelskich. Szanowni Państwo, dzisiejsze spotkanie, dzisiejszy webinar dotyczy tematu tego, w jaki sposób zapisy podstawowej karty praw i zasady Unii Europejskiej, cele Unii Europejskiej i priorytety Unii Europejskiej uwzględniać w zapisach projektów społecznych, które tworzymy jako organizacje pozarządowe, które piszemy w ramach administracji publicznej i jej jednostek organizacyjnych w samorządach, no i też jako biznes, gdy składamy nasze projekty. Ten dzisiejszy webinar, on się skupi na tych rzeczach takich miękkich. To nie są projekty inwestycyjne, chociaż ten temat też pojawia się we wnioskach dotyczących już takich projektów twardych, inwestycyjnych, infrastrukturalnych. Mam nadzieję, że weźmiecie z tego dzisiejszego spotkania całkiem sporo dla siebie. Organizatorem spotkania jest Instytut Spraw Obywatelskich, organizacja taka parasolowa, czyli wspierająca sektor, która działa od 20 lat. Jesteśmy w Łodzi na co dzień i właśnie jesteśmy w trakcie realizacji projektu w ramach takiego większego przedsięwzięcia, projektu Building Bridges, który jest finansowany z programu CERF. O nim też sobie dzisiaj pozwolę wspomnieć, bo to dosyć nowy program, natomiast w ramach tego programu ogłaszanych jest coraz więcej konkursów i być może też Państwo dla siebie znajdziecie obszar, w ramach którego będziecie chcieli składać projekty. Ja w Instytucie od blisko 15 lat przygotowuję projekty i później je realizuję. I stąd dzisiaj moja obecność na tym spotkaniu, bo chciałabym, Szanowni Państwo, przybliżyć Wam, jakie zapisy, jakie elementy wniosku w szczególności zaakcentować, żeby zwiększyć swoje szanse na to, że wniosek otrzyma pozytywną ocenę. I jak sobie zaraz będziemy o tym mówić, zobaczycie Państwo, że zapewne już od kilku dobrych lat część przynajmniej tych zapisów, czy to we wnioskach składanych do samorządu, czy we wnioskach składanych do funduszy krajowych, do programów krajowych, czy ministerialnych, ma odzwierciedlenie tego, o czym będzie dzisiaj mowa, a co ma swoje korzenie w wartościach, zasadach i celach, którymi kieruje się Unia Europejska. I my właśnie, mając na uwadze, żeby, o, dobra, działa, pozwolę się tu zminimalizować, my mając na uwadze to, że wielu organizacjom trudno jest, czy mają z tym wyzwania, żeby tak umiejętnie zawierać w swoich opisach projektów społecznych te zapisy, które pozwalają zweryfikować, czy nasz projekt jest zgodny z celami i zasadami Unii Europejskiej, czy nie. Postanowiliśmy, no właśnie, postarać się o realizację projektu Europejskie Standardy w Projektach Społecznych. Ten projekt, on był dosyć krótkim projektem i kończy się z końcem tego miesiąca. Natomiast bardzo bym chciała Państwa zaprosić, żeby oprócz udziału w tym dzisiejszym webinarium, jeżeli też Państwo uczestniczyliście w naszych szkoleniach, to świetnie, ale żeby też pamiętać, że na stronie europejskie-standardy.instytutsprawobywatelskich.pl znajdziecie poradnik. Poradnik, który mam nadzieję ułatwi Wam, bo taki był cel tego przedsięwzięcia, ułatwi Wam weryfikację poprawności składanych projektów ze standardami Unii Europejskiej. Jest dostępna też taka checklista, po której możecie tak naprawdę sobie odhaczyć, czy te projekty, które przygotowujecie, faktycznie zawierają wszelkie te obszary. I poradnik, on będzie dosłownie dostępny na dniach albo nawet dziś. Jeszcze muszę się tutaj z kolegami skomunikować w tym kontekście, natomiast poradnik jest gotowy i czeka na opublikowanie, więc tak naprawdę lata chwila ten poradnik będzie dostępny i bardzo zachęcam, żeby sobie też ten poradnik pobrać. Szanowni Państwo, mamy dzisiaj do dyspozycji 2 godziny.
Zobaczymy, jak nam tutaj z materiałem pójdzie, czy skończymy odrobinę wcześniej, czy nie. W każdym razie zależy mi też na tym, żeby dać Wam przestrzeń do ewentualnych pytań, być może do dyskusji, do tego, żeby się podzielić swoimi refleksjami. Można wtedy włączyć mikrofon i zabrać głos. Jest też czat, na którym można śmiało spisywać pytania, żeby nie umknęły. Jeżeli jest to możliwe, to będę wdzięczna, żeby to zadziało się na końcu naszego spotkania. No chyba, że ktoś będzie miał tutaj ad vocem do tego, co mówię, jakąś konkretną refleksję, uwagę, to proszę wówczas na bieżąco, żeby zadawać pytania, czy podzielić się swoją sugestią, refleksjami. Ja bardzo Państwa przepraszam, że jeżeli może zdarzyć się taka sytuacja, że gdzieś tam dopadnie mnie kaszel, jestem przy końcówce wychodzenia z zapalenia skrzeli i po prostu jeszcze trochę mi ten kaszel męczy, ale mam nadzieję, że on już nie będzie uciążliwy. Dobrze, to jeszcze, żeby zaczęła mi działać prezentacja i wszystko już działa. O czym dzisiaj będzie mowa? Zaczniemy sobie od tego, po co w ogóle spisano i opracowano zasady, wartości i cele Unii Europejskiej i jak te zasady mają się do projektów społecznych. Powiemy sobie o priorytetach Unii Europejskiej, czyli tak już upraszczając, o tym, na co będą pieniądze i na co można, na jakie działania nasze misyjne możemy wykorzystać środki publiczne, jak połączyć naszą misję z programami Unii Europejskiej. Powiem też Państwu pokrótce o logice projektowej i w prezentacji znajdziecie też taki subiektywny przegląd źródeł informacji o konkursach, tego, gdzie tych konkursów szukać, bo jak się okazuje, nie dla wszystkich jest to takie oczywiste i znane, w szczególności dla organizacji, które dopiero startują, są na początku drogi. Jeszcze taka moja prośba do Państwa, jakbyście napisali, jaki sektor reprezentujecie, czy jesteście z organizacji pozarządowych, czy może sektor prywatny, a może administracja publiczna, to też byłoby super, jakbym miała ogląd na to, kogo dzisiaj mamy na spotkaniu. Jeżeli macie takie życzenie, to proszę napiszcie na czacie. Fundacja. Organizacja pozarządowa, ok, organizacja pozarządowa, organizacja, super. Widać, że NGO-sy nie śpią w poniedziałkowe poranki i zarówno fundacje, jak i stowarzyszenia są licznie obecne. Mamy też jednostkę budżetową, ok. No dobra, organizacja, stowarzyszenie, super. Świetnie, bardzo się cieszę, że jesteście i dziękuję i dzisiaj mam nadzieję, że te 2 godziny będą dla Was takie, że poczujecie, że po tych 2 godzinach czujecie się mocniejsi i wiecie, w którą stronę bardziej te Wasze projekty ukierunkowywać. Z takich jeszcze kwestii technicznych, prezentacja po tym dzisiejszym naszym webinarze zostanie do wszystkich rozesłana. W tym mailu również będzie krótka ankieta prosząca o ocenę przydatności tego webinaru, więc nie ma potrzeby, nie wiem, robienia print screenów czy jakichś notatek z tego, co jest na slajdach, bo to Państwo otrzymacie. Ja też pozwoliłam sobie tę prezentację zrobić tak trochę szerzej, żebyście mieli punkt wyjścia do takich materiały, z których możecie ewentualnie skorzystać. Natomiast zrobię sobie też taką gwiazdkę od razu na początku, że zapewne nie ze wszystkich slajdów, opowiadając Państwu o tych standardach konstrukcji projektów społecznych, że nie wszystkich slajdów będę używała. Dobra. To tak już zaczynając merytorycznie od początków, czyli od tego, jak to w ogóle się zadziało, że mamy na poziomie Unii Europejskiej ustalone wspólne zasady, wspólne cele i wspólne priorytety. No, to było z tym, drodzy Państwo, tak, że po wielu nieudanych tak naprawdę próbach ratyfikacji projektu Konstytucji Europejskiej, tutaj decydenci doszli do wniosku, że potrzebny nam jest dokument, który będzie normował, który będzie systematyzował i tak naprawdę uwspólniał to, co się dzieje w państwach członkowskich Unii Europejskiej. I tak zadziało się w Lizbonie, w której w 2007 roku podpisano tak zwany traktat lizboński, który wszedł w życie od 2009 roku. I on
był taką odpowiedzią obywateli Unii Europejskiej i samej Unii Europejskiej na potrzeby, na wyzwania, z którymi coraz częściej mieliśmy już do czynienia, a które tak naprawdę z roku na rok coraz mocniej się nasilają. I traktat lizboński przede wszystkim miał usprawnić funkcjonowanie samej Unii, czyli zwiększyć przejrzystość i działania instytucji europejskich, ale też wzmocnić samą funkcję, samą rolę Parlamentu Europejskiego. Ten dokument odegrał niesamowicie ważną rolę w tym, by przygotować obywateli Unii Europejskiej i przygotować państwa członkowskie decydentów do adaptacji na wyzwania, z którymi się borykamy. I tutaj mamy na myśli przede wszystkim globalizację, przede wszystkim zmiany klimatu, ale też kwestie bezpieczeństwa obywateli, pokoju na świecie i pokoju w Europie samej. Stąd tutaj traktat miał dostosować strukturę Unii Europejskiej do tych realiów, w których się znajdujemy. No i właśnie to zwiększenie legitymizacji, to co Państwu wspomniałam, było kilka nieudanych prób wspólnej konstytucji europejskiej i po tych nieudanych próbach ten traktat miał przywrócić zaufanie obywateli do samego projektu europejskiego. I w traktacie mamy odniesienie do kilku obszarów. To, co już wspomniałam, to wzmocnienie roli Parlamentu Europejskiego po to, żeby te procesy legislacyjne zachodziły skuteczniej, ale które tak, żeby uwzględniały one demokratyczne podejście obywateli Unii Europejskiej i żeby faktycznie obywatele Unii Europejskiej mieli poczucie sprawczości, mieli sprawczość, mieli możliwość udziału i w tworzeniu tego, jak ta Unia Europejska ma wyglądać. To miało być też wprowadzenie wspólnych zasad, które uproszczą struktury instytucjonalne, co w konsekwencji miało ułatwić podejmowanie decyzji. No i takim kluczowym obszarem było ustalenie jasnych celów, jasnych wartości, po to, żeby to, na czym opiera się Unia Europejska, czyli demokracja, praworządność, poszanowanie praw człowieka i solidarność, dotyczyło wszystkich państw członkowskich i żeby tutaj nie było rozbieżności, nie było takiego rozjechania się na tym poziomie jasnych celów i wartości państw członkowskich. I to, co myślę, że Państwo już też mocno dostrzegacie, przystępując do różnego rodzaju konkursów, to traktat lizboński postawił jasno, że Unia ma ułatwiać współpracę pomiędzy państwami członkowskimi i ten traktat miał usprawnić te procesy po to, żeby też polityka zagraniczna, bezpieczeństwo czy sprawiedliwość, no one nabrały takiego nowego charakteru. I o to, o czym będziemy za chwilę mówić, to sami Państwo zobaczycie, że chociażby ten obszar jest mocno realizowany przez premiowanie partnerstw w realizacji projektów społecznych. I konsekwencją, a właściwie biorąc pod uwagę początek, to celem samego tego dokumentu, treści zawartych w tym dokumencie, jest dążenie do tego, żeby Unia Europejska faktycznie była bardziej demokratyczna, skuteczniejsza i lepiej przygotowana do stawiania tym wszystkim czoła wyzwaniom, które nam towarzyszą na co dzień. I gdy spojrzymy sobie w ten traktat już tak szczegółowo, to tam określono kilka fundamentalnych wartości, które no po pierwsze leżą u podstaw funkcjonowania samej Unii Europejskiej i które są wspólne dla wszystkich państw członkowskich, ale które też mają odzwierciedlenie, przepraszam, tylko sobie tutaj przesunę, żeby, czy ja to mogę przesunąć? Mogę przesunąć. Które też mają odzwierciedlenie w tematyce konkursów ogłaszanych w ramach różnego rodzaju programów europejskich, ale nie tylko, bo również krajowych, ministerialnych czy nawet samorządowych.
To po pierwsze godność człowieka. Bardzo mocno w tym dokumencie podkreślone jest prawo do wolności, w tym wolności słowa, wolności wyznania, wolności zrzeszania się i respektowanie podstawowych praw człowieka dotyczących wolności. To demokracja, czyli tutaj premiowanie tych działań, które dążą do tego, żeby podmiatawiać obywateli, bo no wiele zachowań, wiele działań jednak sprowadzało się do tego, że obywatele byli uprzedmiotowieni, nie mając w wielu sytuacjach prawa głosu, a to od ludu powinna pochodzić ta sprawczość i te działania, które są wykonywane w imieniu społeczeństwa. Równość. Tutaj myślę, że ten obszar wartości Unii Europejskiej dosyć mocno ma odzwierciedlenie w projektach, które Państwo przygotowujecie. I podkreśla się tutaj, że równi wobec prawa są wszyscy. I tutaj celem Unii Europejskiej w tym obszarze jest zwalczanie tak naprawdę wszelkich form dyskryminacji. I tym ostatnim obszarem jest państwo prawa. I to, że wszystkie działania instytucji Unii Europejskiej mają być respektowane i mają być zgodne z prawem. Idąc dalej, odnosząc się do tych wartości leżących w traktacie lizbońskim, który został przygotowany, ale też no, jakby odnosząc się do tego, po co Unia powstała i w którym kierunku zmierza, to, co mamy wspólne dla wszystkich państw członkowskich, to po pierwsze te prawa człowieka, o których już sobie wspomnieliśmy, ale też właśnie poszanowanie tej różnorodności kulturowej, językowej, religijnej swoich obywateli, kwestia tolerancji, sprawiedliwości i solidarności, po to, żeby czuć to wsparcie i to, że tworzymy wspólnotę, która wspiera się w trudnych sytuacjach. I dlaczego te wartości są takie ważne? Dlaczego one stoją u podstaw funkcjonowania Unii Europejskiej? No, po pierwsze, taki był cel, taki był charakter samej Unii Europejskiej w momencie, kiedy ona była tworzona, że miała to być wspólnota europejska, która jest dla siebie wsparciem, która siebie uzupełnia, która bazuje na zasobach i która mocno wspiera rozwój poszczególnych państw członkowskich, uwzględniając kompetencje, zasoby i możliwości poszczególnych państw członkowskich. To też gwarancja pokoju i stabilności. Jako gwarant takiego utrzymania pokoju i stabilności w Europie. To też promowanie demokracji i praw człowieka na całym świecie, ale też respektowanie tych wartości, które sprzyjają rozwojowi gospodarczemu, po to, żeby podnosić jakość życia obywateli. I też kwestia tego, co wspomniałam na początku, czyli zapobieganie konfliktom. Wspólne wartości Europejczyków mają być takim, może nie gwarantem, ale jakby dążyć do tego, że unikniemy większych konfliktów. I zostało określonych kilka podstawowych zasad Unii Europejskiej, które mają odzwierciedlenie w projektach społecznych. Zostało bardzo jasne powiedziane, że aby móc realizować projekty finansowane ze środków publicznych, muszą one być realizowane w taki sposób, aby to wykorzystanie środków było efektywne, było racjonalne, było gospodarne i jednocześnie zgodne z celami Unii Europejskiej. I najważniejszymi tymi zasadami, które sobie za chwilę szczegółowo omówimy, to jest po pierwsze zgodność właśnie z tymi celami Unii Europejskiej, czyli mamy naszymi projektami społecznymi wpisywać się w to, co Unia uznaje za kluczowe dla skutecznej i sprawnej wspólnoty europejskiej, czyli tutaj jest i spójność społeczna, i równość szans, i walka z ubóstwem, ale też promocja zatrudnienia czy ochrona środowiska. To również zasada partnerstwa. Zobaczcie Państwo, że coraz więcej konkursów premiuje, chociażby przez punkty dodatkowe albo strategiczne, projekty realizowane w partnerstwie.
I mówimy tutaj i o partnerstwach publiczno-społecznych, i o partnerstwach publiczno-prywatnych, i mówimy o szerokim partnerstwie, w którym występują i partnerzy społeczni, i biznes, i administracja publiczna. Po to, żeby łączyć zasoby, po to, żeby łączyć kompetencje i po to, żeby mieć większą siłę oddziaływania, a tym samym skuteczniej realizować cele i wartości stojące u podstaw Unii Europejskiej. Kolejnymi zasadami jest zasada dodatkowości, to znaczy, że projekty unijne mają uzupełniać istniejące działania, a nie je zastępować. Mamy być komplementarni wobec tego, co się dzieje, a nie konkurować z tym, co się dzieje. Zasada koncentracji, czyli już tak upraszczając i mówiąc kolokwialnie, wpuszczanie pieniędzy tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne, koncentrowanie się na najpilniejszych potrzebach, koncentrowanie się na obszarach, które wymagają najpilniejszego i największego wsparcia, jeśli chodzi o środki unijne, po to, żeby jak najskuteczniej niwelować te dysproporcje społeczne i gospodarcze. Zasada zrównoważonego rozwoju. No tutaj o tym będziemy sobie też szczegółowo za chwilę opowiadać, ponieważ nie ma w tym momencie możliwości realizacji projektu realizowanego ze środków publicznych, który nie uwzględnia zasady zrównoważonego rozwoju. Chodzi o to, żeby te nasze działania miały jak najmniej negatywny skutek, najmniejsze konsekwencje w kontekście przyszłych pokoleń. I no, wprowadzane są bardzo konkretne regulacje, które mają niejako wymusić respektowanie tej zasady zrównoważonego rozwoju. No tutaj między innymi regulacja, dyrektywa, która weszła z początkiem roku 2024, dyrektywa CSRD, czyli dyrektywa w zakresie raportowania zrównoważonego rozwoju i tego, w jaki sposób w szczególności firmy, ale jak sobie zajrzymy głębiej, to również organizacje społeczne czy administracja publiczna, która jest uwzględniona w łańcuchu dostaw, przyczynia się do tego, żeby minimalizować negatywne oddziaływanie na środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny. O tym sobie też jeszcze za chwilę powiemy. Zasada równości szans i tę zasadę też rozumiemy dosyć szeroko. Za chwilę ją sobie omówimy w szczegółach. Natomiast absolutnie projekty finansowane ze środków publicznych promują tę równość szans i dążą do tego, żeby przeciwdziałać wszelkim formom dyskryminacji. I tutaj nasza kluczowa rola jako wnioskodawców, jako realizatorów, żeby zadbać o takie na początku zapisy w projekcie, a potem o taką ich realizację, aby jakimkolwiek formom dyskryminacji przeciwdziałać. Zasada transparentności, czyli to, żeby wszystkie informacje dotyczące projektów unijnych były publicznie dostępne. I tutaj też taka moja podpowiedź do Państwa, jeżeli ktoś jeszcze z tego nie korzystał, to pamiętajcie, że od momentu podpisania umowy wniosek, który otrzymał dofinansowanie, staje się informacją publiczną. Co za tym idzie, jest to bardzo dobry sposób, żeby zainspirować się, żeby zobaczyć, jakiego języka używać w kontekście konkretnego grantodawcy i możecie Państwo w trybie dostępu do informacji publicznej wystąpić o treść takiego wniosku albo do samego już realizatora projektu, albo do grantodawcy. No i być może ktoś z Państwa będzie teraz przymierzał się do tego, żeby przygotować wniosek chociażby do programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich czy do programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich. Właśnie trwają konsultacje i są organizowane spotkania takie konsultacyjne. Planuje się, że 6 listopada, przynajmniej tak deklarował NIF, 6 listopada zostanie ogłoszony nabór do FIO i nabór do programu PRO, więc to jest taka ostatnia szansa, że jeżeli ktoś chciałby
tutaj wzmocnić siebie, analizując wnioski, które otrzymały dofinansowanie, otrzymały dotacje, no to warto w trybie dostępu do informacji publicznej wystąpić o treść takich wniosków. Narodowy Instytut Wolności, czyli operator tych pieniędzy, sam w regulaminie podkreśla, że od momentu podpisania umowy wniosek staje się informacją publiczną. Jeżeli ktoś nie korzystał, naprawdę zachęcam. Super takie narzędzie do tego, żeby nauczyć się pisania wniosków. No i zasada kontroli, czyli generalnie no, trzeba się spodziewać, że projekty, które są realizowane ze środków publicznych, one będą szczegółowo weryfikowane i to nie tylko na etapie sprawozdań czy nie wiem, wniosków, tak zwanych opłatność, ale że też czekają nas kontrole planowe po to, żeby zweryfikować, czy faktycznie te środki zostały wydane zgodnie z przeznaczeniem. Jakbyśmy sobie spojrzeli na priorytety, które określiła Unia Europejska, to na najbliższe lata mamy trzy główne obszary. Po pierwsze jest to promowanie zielonej Europy, po drugie rozwijanie bazy gospodarczej, a po trzecie ochrona obywateli i ich swobód. I jak ma się to do realizacji zasady równości szans? Od tej zasady sobie zaczniemy. W ramach tej zasady określono kilka obszarów. Po pierwsze, elastyczne formy pracy i godzenie życia zawodowego z prywatnym. I co konkretnie może zrobić wnioskodawca, żeby sprostać realizacji tej zasady? No po pierwsze, zaplanować w projekcie zróżnicowane formy zatrudnienia. Zarówno w ramach umów o pracę, ale też umów cywilnoprawnych. Oczywiście preferowane są te umowy o pracę i to też warto, żebyśmy podnieśli jako naszą wartość dodatkową, jeżeli faktycznie stosunek pracy zamierzamy zawrzeć. Natomiast nie wszystkie projekty, nie wszyscy realizatorzy, wnioskodawcy, bo czasami tego po prostu projekt jakby nie dźwiga albo charakter tego projektu nie odpowiada temu, żeby osoby angażowane do jego realizacji były zatrudnione w ramach umów o pracę, wówczas te umowy cywilnoprawne jak najbardziej wchodzą w grę. Natomiast też pamiętajcie Państwo, żeby podkreślić to jako właśnie danie takiej możliwości elastyczności, tego, żeby łatwiej było angażować osoby o różnych kompetencjach, po to, żeby sumować te kompetencje, know-how, doświadczenia i wiedzę. Kolejna kwestia to elastyczne godziny pracy, czyli umożliwienie pracownikom samodzielnego ustalania godzin pracy. No oczywiście tutaj mamy określone ramy, które nam narzuca kodeks pracy, ale ma się to dziać po to, żeby łatwiej godzić te obowiązki zawodowe z życiem rodzinnym i coraz więcej już realizatorów projektu stosuje tak zwany zadaniowy system pracy, czyli generalnie to nie chodzi o to, że teraz będziemy pracować od 8 do 16, tylko że będziemy pracować w takich godzinach, w takie dni, które będą jak najbardziej efektywne dla realizacji projektu. My w Instytucie już myślę, że ponad 10 lat faktycznie stosujemy ten zadaniowy czas pracy i on się bardzo dobrze sprawdza, bo to też wtedy bardziej odpowiadamy na potrzeby pracowników dotyczące tego, kiedy pracownik lepiej funkcjonuje, kiedy jest bardziej efektywny, jeśli chodzi o zadania, którymi się zajmuje. To też praca zdalna. Tutaj no, zostały obecnie wprowadzone uregulowania w tym zakresie, natomiast Unia Europejska promowała tę pracę zdalną, mówiąc już tak kolokwialnie, zanim to jeszcze stało się modne, czyli zanim dotknęła nas pandemia koronawirusa. I wykorzystując ten czas, kiedy pracowaliśmy hybrydowo, pracowaliśmy z domu, no, preferencje są do tego, żeby faktycznie nadal utrzymywać tę pracę zdalną,
O ile jest to oczywiście możliwe, dopuszczać takie sytuacje, kiedy ta praca zdalna faktycznie ma miejsce, ewentualnie dawać taką przestrzeń do pracy hybrydowej, czyli część czasu pracujemy z domu, część czasu pracujemy z biura. I w wielu organizacjach, mając na myśli organizacje, mam tutaj na myśli i organizację pozarządową, i firmę, i administrację publiczną, stosuje się takie metody zachęty do tego, żeby przyciągnąć pracownika. Często to są młode mamy, które wracają na rynek pracy poprzez współpracę. Kolejnym obszarem w ramach tej zasady równości szans jest zasada równości płac i wynagrodzeń. Niedługo zmierzymy się z tym, że będziemy mieli już obowiązek, będzie obowiązek jawności tych wynagrodzeń. To znaczy, że każda organizacja, każda firma, każda instytucja, która zatrudnia pracowników, będzie zobowiązana do tego, żeby pokazać, ile na danym stanowisku może zarobić konkretna osoba, znaczy osoba wykonująca konkretne zadania. I są już też orzeczenia sądowe, wyroki sądowe, które mówią o tym, że wynagrodzenie jest dobrem osobistym pracownika, ale w kontrze do tych orzeczeń zostało powiedziane, ok, to skoro nie możemy ujawnić konkretnych wynagrodzeń konkretnych osób w naszej organizacji, to przynajmniej pokażmy w ramach realizacji tej zasady jawności wynagrodzeń, ile na danym stanowisku, widełki, jakie na danym stanowisku może zarobić pracownik. Tylko właśnie mówię o tym, że to są widełki, bo do tej pory część organizacji, część instytucji, część firm stosowała, prawdę mówiąc, widły, a nie widełki, i ta rozpiętość była bardzo duża. To też transparentne zasady wynagrodzeń, czyli czy są znane, jasne i zrozumiałe kryteria oceny chociażby pracy, które umożliwiają ustalenie wynagrodzeń zależne od kompetencji, od doświadczenia, a niezależne od płci. Bo no, niestety nadal mamy do czynienia, to się trochę zmniejsza, ale nadal mamy do czynienia z sytuacją, kiedy kobiety pracujące na tych samych stanowiskach co mężczyźni, wykonujący ten sam zakres obowiązków, zarabiają mniej. Mają temu służyć regularne audyty wynagrodzeń, czyli takie okresowe analizy, które mają wykryć ewentualne rozbieżności dotyczące różnic płacowych między kobietami i mężczyznami, no i wprowadzić działania naprawcze po to, żeby tutaj tę zasadę równości płac i wynagrodzeń spełnić. I promuje się też awanse kobiet, dlatego też wielu realizatorów bardzo świadomie, czy wielu wnioskodawców na początku, wybiera na koordynatorów, na koordynatorki projektu kobiety po to, żeby ułatwić im rozwój tej kariery zawodowej. Tworzy się też również programy mentoringowe, coachingowe po to, żeby wzmacniać kobiety na tych stanowiskach zarządczych, menedżerskich. Kolejnym obszarem w ramach tej zasady równości szans jest angażowanie kobiet i mężczyzn. I tutaj mówimy też o kilku takich podobszarach. Po pierwsze, w naszych zespołach projektowych powinni być zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Powinniśmy dążyć do tego, żeby udział obu płci był w miarę równomierny i żeby na tych wszystkich poziomach decyzyjnych uczestniczyli przedstawiciele obu płci. To też promowanie różnorodności, po to, żeby łączyć doświadczenie, kompetencje, różną perspektywę, różne spojrzenie na świat, na problem, na konkretne działania, które mamy przewidziane w projekcie. Dlatego tak mocno promowane są zespoły interdyscyplinarne. I to warto też podkreślać w swoich projektach społecznych, że zespół, który jest angażowany do realizacji projektu, on jest interdyscyplinarny. Zarówno pod względem chociażby wieku,
chociażby płci, chociażby doświadczenia, chociażby posiadanej wiedzy, czy generalnie know-how, po to, żeby właśnie łączyć perspektywy i przeciwdziałać jakimkolwiek dyskryminacjom, które czasami wynikają z tego, że mamy takie jednotorowe spojrzenie. I takim kolejnym podobszarem jest zwalczanie stereotypów, czyli my jako zarządy, my jako organizacje odpowiedzialne za realizację projektów mamy zorganizować przygotowanie, między innymi poprzez szkolenia, poprzez warsztaty, kadry, która realizuje projekt, po to, żeby zwalczać ewentualne stereotypy płciowe w miejscu pracy. Tutaj też to taki przykład na świeżo, ponieważ uczestniczę teraz w jednej z kontroli i taka ciekawostka, że właściwie to, od czego zaczęła kontrola, to poprosiła o dokumenty, które potwierdzają, że kadra zaangażowana do realizacji tego projektu została szczegółowo przeszkolona z zasady równości szans i również poproszono o procedury antymobbingowe, które funkcjonują w danej organizacji, no po to, żeby tutaj przypadkiem jakichś form dyskryminacji, żeby nie było jakichś form dyskryminacji. Wracając do tej pracy zdalnej, to stało się swego rodzaju takim nowym podobszarem zasady równości szans i ten obszar również zahacza o nowe technologie, bo jako pracodawcy mamy obowiązek, umożliwiając pracę zdalną, doprowadzić do sytuacji, że pracownik ma dostęp do sprzętu i programowania, czyli generalnie ma narzędzia, na których może wykonywać swoją pracę. Ale wiąże się to również z tym, że mając pracowników, którzy używają narzędzi, jakichś oprogramowania, aplikacji, generalnie pracują na komputerze, że oni są przygotowani do tego, aby móc w pełni, czy przynajmniej jak najbardziej efektywnie korzystać z tego, co jest dostępne. I tutaj kluczowe jest bardzo wzmacnianie kompetencji cyfrowej, w szczególności osób dojrzałych, które no nie zawsze zostały na tych technologiach, tak już upraszczając, wychowane i mają w tym obszarze pewne bariery. Więc taką naszą rolą jako pracodawców jest zapewnienie, podjęcie działań, które mają tutaj niwelować te ewentualne dysproporcje. No i budowanie relacji w zespole to jest taki trochę element reintegracji. Pandemia pokazała, że to nasze zamknięcie w domach, to nasze takie wyalienowanie ze społeczeństwa, ze społeczności, no bardzo mocno wpłynęło na obniżenie, a czasami nawet na po prostu utratę takich więzi społecznych, relacji społecznych, umiejętności funkcjonowania w grupie, w zespole i przeciwdziałając nierównościom i realizując zasadę równości szans, warto też w projektach uwzględniać działania integracyjne po to, żeby na nowo odbudować relacje, odbudować więzi i tak naprawdę zbudować silny zespół, który jest w stanie sprostać celom projektu. Przepraszam. Dodatkowymi działaniami w ramach tej zasady równości szans jest również dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. O dostępności dla osób z niepełnosprawnościami będziemy sobie też mówić w kontekście innej zasady. Niemniej tutaj również warto to podkreślić, że nasze miejsca pracy, które tworzymy dla kadry projektu, czy nasze materiały szkoleniowe, że one są również dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Coraz więcej projektów też w swoich zapisach konkursowych zawiera premię taką punktową dotyczącą zaangażowania w realizację projektów, kadrę, w personel projektu osób z niepełnosprawnościami. Więc jeżeli Państwo macie taką możliwość, to no po pierwsze to jest niezwykła wartość dla projektu i dla takiej osoby, a
Po drugie, to jest dodatkowy element, który umożliwia Państwu realizację zasady równości szans, że dopuszcza się zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami w ramach kadry tutaj projektu. I w instytucie zazwyczaj to właśnie w ten sposób piszemy. Wśród nas są osoby z niepełnosprawnościami, natomiast nie zawsze na etapie pisania wniosku już wiadomo, kto konkretnie będzie ten projekt realizował. Stąd u nas taki konkretny zapis konkretny, a jednocześnie szeroki zapis w sposobie zarządzania projektem, że dopuszcza się zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Kolejnym takim dodatkowym działaniem jest promowanie równości w komunikacji, czyli używanie języka inkluzywnego, wolnego od stereotypów i uprzedzeń, języka wrażliwego na płeć, czyli tutaj mówimy o odmianie poszczególnych słów, po to, żeby ani kobieta, ani mężczyzna nie poczuł się jakkolwiek zdyskryminowany, jeśli chodzi o sam język, który używany jest w projekcie. No i współpraca z organizacjami pozarządowymi, czyli budowanie partnerstw z organizacjami, które działają na rzecz równości szans, na rzecz w ogóle różnorodności. Zawsze w projekcie też dobrze wygląda, jeżeli jedno, dwa zdania o tym, z kim współpracujemy, żeby faktycznie ta zasada równości szans była jak najlepiej spełniona, będzie dobrze wyglądało. I pamiętajcie Państwo, że tę zasadę równości szans tak naprawdę wykorzystujemy już od pierwszych etapów. Nawet w momencie, kiedy rekrutujemy osoby do zespołu realizującego projekt, czy potem na etapie realizacji projektu i rekrutacji uczestników i uczestniczek do projektu, mamy mieć na względzie to, żeby respektować tę zasadę równości. I tutaj ta zasada będzie miała odzwierciedlenie i w ogłoszeniach o rekrutacji, czyli tym, czy używamy języka neutralnego, niedyskryminującego, czy publikujemy nasze ogłoszenia w miejscu, które jest dostępne dla różnych grup społecznych o różnych stopniach niepełnosprawności, o różnych perspektywach i czy mamy jasne kryteria wyboru uczestników i uczestniczek tego procesu rekrutacyjnego, aby każdy miał możliwie równe szanse. I w samym procesie rekrutacji powinniśmy uwzględnić różnorodność tego zespołu rekrutacyjnego, czyli danie też takiej perspektywy z różnych stron i w komisjach rekrutacyjnych oceniających powinny znaleźć się osoby o różnym doświadczeniu, różnym pochodzeniu, po to właśnie, aby tę szerszą perspektywę zapewnić. Naszym obowiązkiem jest również przeszkolenie takich osób po to, żeby zwiększyć tę świadomość na temat równości i na temat różnorodności, no i oczywiście równe warunki, jeśli chodzi o traktowanie podczas rozmów kwalifikacyjnych czy dalszych etapów. Tutaj o dostosowaniu sobie już wspomnieliśmy, więc pozwolę sobie pójść dalej. Natomiast idziemy już, drodzy Państwo, do następnej zasady. Zasady dostępności przyjaznym językiem przełożone. Ta zasada dostępności w projekcie społecznym to nic innego jak zapewnienie równych szans dla wszystkich uczestników, dla wszystkich uczestniczek, niezależnie od ich ewentualnych ograniczeń. Oznacza to stworzenie takich warunków, które umożliwią pełny udział w projekcie osobom ze szczególnymi potrzebami, co w takim razie powinno znaleźć się w tym opisie dostępności. Już na etapie tworzenia wniosku powinniśmy zidentyfikować bariery. Bariery, które możemy napotkać na etapie realizacji projektu. Czy to bariery architektoniczne, czyli na przykład nie wiem, brak podjazdu, czy wąskie drzwi, czy brak oznaczeń w kontrastowych kolorach. Czy bariery komunikacyjne, na przykład brak tłumacza języka migowego albo brak materiału w wersji alternatywnej, a może też bariery informacyjne,
jak na przykład brak możliwości kontaktu telefonicznego z osobą niesłyszącą, czy bariery technologiczne, brak dostępności strony internetowej dla osób z niepełnosprawnościami. I mając zidentyfikowane te bariery w projekcie, no jesteśmy zobligowani do tego, żeby wprowadzić działania naprawcze, żeby podjąć konkretne działania, które zastosujemy, by te zidentyfikowane bariery zminimalizować. Powinno mieć to odzwierciedlenie również w harmonogramie poszczególnych działań i w budżecie, jak również w ewaluacji. To jest kluczowe też, drodzy Państwo, że większość realizatorów projektu w swojej ewaluacji nie uwzględnia tego, jak projekt przyczynia się do realizacji poszczególnych zasad Unii Europejskiej. I coś, co chciałabym Państwu polecić, co moim zdaniem bardzo dobrze się sprawdza, że jeżeli jesteśmy na etapie konstruowania budżetu, wniosku, w którym zidentyfikowaliśmy potencjalne bariery, ale nie jesteśmy pewni, czy one wystąpią, to warto wówczas w budżecie projektu uwzględnić taką pozycję jak koszty racjonalnych usprawnień. I ta pozycja budżetowa koszty racjonalnych usprawnień, ona pozwala zagregować wydatki, które mają na celu właśnie podjęcie działań naprawczych, których nie byliśmy w stanie przewidzieć, że absolutnie wystąpią na etapie konstruowania wniosku. No bo jeżeli organizujemy na przykład konferencję, no to tam już z góry możemy sobie założyć, że będzie tłumacz języka migowego, po to, żeby udział w tej konferencji był możliwy dla wszystkich, bez względu na stopień niepełnosprawności i że właśnie nie wiem, konferencja będzie zorganizowana w miejscu dostępnym architektonicznie. Ale załóżmy, że organizujemy cykl szkoleń. Na etapie pisania wniosku nie wiemy, na ilu z tych szkoleń będą osoby, które będą chociażby potrzebowały tłumacza języka migowego. Dlatego mając w budżecie pozycję koszty racjonalnych usprawnień, rezerwując pewną pulę środków, jesteśmy w stanie w takich sytuacjach te środki wykorzystać i faktycznie odpowiedzieć na te indywidualne potrzeby uczestników czy uczestniczek projektu. A w sytuacji, my taką mamy praktykę, że piszemy, że w sytuacji, kiedy takie potrzeby nie wystąpią, środki te zostaną przeniesione na inne pozycje budżetowe, oczywiście ze zgodą grantodawcy. Fajnym takim sposobem na to, żeby pokazać, jak mocno nam zależy, żeby faktycznie ta zasada dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami miała odzwierciedlenie w projekcie, jest przeprowadzenie konsultacji z osobami, których te ewentualne szczególne potrzeby dotykają. I tutaj dobrze wyglądają ankiety, dobrze wyglądają spotkania jakieś fokusowe, po to, żeby zweryfikować i zidentyfikować jak najmocniej te potrzeby, ale to też zaangażowanie naszej organizacji, naszej instytucji czy naszej firmy we współpracy z organizacjami, które działają na rzecz dostępności. I w samym opisie wniosku, jak później w samej już realizacji projektu, jest to bardzo mile widziane i wiele ułatwia. I coś, co już Państwu wspomniałam, czyli ta ewaluacja. Ewaluacja, którą często wnioskodawcy mylą z monitoringiem, ma przyczyniać się do tego, żeby zmierzyć, zweryfikować, czy te działania, które podjęliśmy na rzecz dostępności, faktycznie mają miejsce. Dobrze jest też, żeby w samej ewaluacji projektu, w treści wniosku, pokazać, jak często ta ewaluacja będzie prowadzona, żeby zweryfikować, kiedy my podejmiemy się tych działań, które sprawdzą, czy faktycznie w praktyce tę zasadę dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami realizujemy w stopniu zadowalającym i wystarczającym. I tutaj też taka moja rekomendacja dla Państwa, że jeżeli budżetujecie środki na przykład na
nie wiem, zbudowanie podjazdu, na wymianę stolarki drzwiowej, na, nie wiem, stworzenie jakiegoś tam zaplecza socjalnego, w którym na przykład będzie miejsce, w którym można wziąć prysznic, to pamiętajcie o tym uniwersalnym projektowaniu. Oznacza to tyle, że te produkty i środowisko są projektowane tak, aby mogły być używane przez jak najszersze grono odbiorców, bez takich kosztów dodatkowej adaptacji, czyli bez specjalnego projektowania. No i jeżeli tworzymy strony internetowe, materiały, no to żeby już zwrócić uwagę, żeby one faktycznie były dostępne dla wszystkich, czyli co najmniej strona dostępna w standardzie WCAG 2.1, po to, żeby faktycznie osoby niedowidzące miały możliwość bezproblemowego skorzystania z treści zawartych na stronie. No i też pokazywanie tej naszej dostępności w projekcie. I kilka tutaj takich szczegółowych opisów, które być może przydadzą się Państwu do wniosku w kontekście tych różnych dostępności, począwszy od dostępności komunikacyjnej. Tutaj mamy na myśli i język, czyli używanie prostego, zrozumiałego języka, unikanie skomplikowanych terminów. To, co nas dotyka bardzo mocno, Szanowni Państwo, to właśnie taka nowomowa unijna. My używamy często żargonu, używamy slangu, który nie jest zrozumiały dla nas jako wnioskodawców, jako realizatorów projektu, ale niekoniecznie jest on zrozumiały dla osób, które, mówiąc kolokwialnie, nie siedzą w tym, co robimy. Dlatego starajmy się używać jak najprostszego języka. Fajnie tutaj sprawdzają się takie narzędzia jak Logios, jak Jasnopis, po to, żeby sprawdzić, czy komunikaty, które tworzymy, faktycznie są zrozumiałe. Polecam też Państwu narzędzie, które dotyczy analizy sentymentu, bo to narzędzie pokazuje, dodatkowo, jakie emocje wywołuje nasza komunikacja. I oprócz tego, że pokazuje, jakie emocje wywołuje, to jeszcze pokazuje, na jakim poziomie, i bardzo polecam przy tworzeniu komunikacji, żeby właśnie przefiltrować sobie to przez narzędzia właśnie takie jak Logios, Jasnopis, a potem jeszcze wrzucić do analizy sentymentu i zweryfikować, czy faktycznie to jest ten komunikat, o który nam chodziło. Jeśli chodzi o formy komunikacji, no to tutaj uwzględnienie różnych form komunikacji, od spotkań bezpośrednich, przez możliwość na przykład dostarczenia dokumentacji pocztą, przez spotkania online, przez telefony, e-maile, czaty. Też warto zapisać w projekcie, że jeżeli na przykład nasza siedziba nie jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością, dla osób poruszających się na wózkach, to, że spotkania zostaną zorganizowane w miejscach dostępnych dla takich osób, albo na przykład w siedzibie organizacji. Słuchowiska, coś, co tak może się wydawać banalne, natomiast naprawdę na wielu wydarzeniach jest niewystarczająco zapewnione odpowiednie nagłośnienie spotkań, przez to część osób, które ma jakieś wyzwania swoje ze słuchem, no nie jest w stanie do końca usłyszeć przekazywanych treści. Dostępność fizyczna, no to wiadomo, że kwestia barier architektonicznych, i tutaj mamy organizację wydarzeń w miejscach dostępnych architektonicznie, ale to też zapewnienie odpowiedniego oświetlenia i oznakowania. Transport. Jeżeli wiemy, że uczestnikami naszego projektu będą osoby z niepełnosprawnością ruchową czy z jakąś ograniczoną mobilnością, zabudżetujmy możliwość udziału tych osób poprzez zapewnienie transportu. To też organizowanie wydarzeń w takim miejscu, które są dostępne komunikacją publiczną, transportem zbiorowym. Pamiętajcie Państwo, że część naszego kraju dotyka wykluczenie transportowe. To znaczy, że często jest tak, że osoby z mniejszych miejscowości, z małych miejscowości nie mają po prostu fizycznej
możliwości udziału w wydarzeniach związanej z tym, że na przykład nie posiadają samochodu czy nie posiadają prawa jazdy, a na terenie ich miejscowości nie kursują środki transportu zbiorowego. Więc ważne tutaj, żeby taką dostępność zapewnić. Mile też widziane są zwroty kosztów podróży związanych z udziałem w wydarzeniu, no bo tutaj też zwalczamy taką nierówność ekonomiczną, bo być może ktoś bardzo chciałby uczestniczyć w naszej konferencji, w naszym szkoleniu, ale ze względów finansowych nie może sobie pozwolić na dojazd na wydarzenie. No i wybieranie miejsca spotkań dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W ramach dostępności informacyjnej tutaj mamy i kwestie materiałów informacyjnych, o których sobie już powiedzieliśmy. Powiedzieliśmy też o stronie internetowej. No to nie może być strona z tak zwanymi wodotryskami, na której wszystko miga, są przedziwne kolory i no tak naprawdę trudno się poruszać po tej stronie, tylko faktycznie strona, która jest dostosowana do standardów WCAG. I pamiętajcie, że żeby wydatek był kwalifikowany w projekcie. Jeżeli tworzycie stronę internetową ze środków publicznych, to grantodawca ma prawo zakwestionować kwalifikowalność takiego wydatku, jeżeli strona nie będzie dostępna dla osób tutaj ze szczególnymi potrzebami. O dostępności cyfrowej sobie już teraz trochę powiedzieliśmy, czyli ta możliwość rozmiaru zmiany czcionki, nawigacja klawiaturą, kontrastowe kolory. Jeżeli się da, to nagrania audio opisujące zawartość wideo, alternatywne teksty do obrazków, no i dostępność formularzy i dokumentów do pobrania w różnych formatach. Zasada dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami to też uwzględnienie ich potrzeb żywieniowych, na przykład podczas szkolenia czy konferencji. Więc w naszych formularzach rekrutacyjnych powinno znaleźć się zapytanie o dietę i zapewnienie posiłków dostosowanych do różnych diet, a także zapytanie o ewentualne alergie. Realizacją tej zasady jest także dostosowanie przerw do potrzeb uczestników po to, żeby umożliwić spokojne spożycie posiłku. I przechodzimy do zasady zrównoważonego rozwoju. Ta zasada opiera się na trzech głównych filarach i ma na celu dążenie do równowagi pomiędzy tymi trzema filarami. Są to aspekty ekonomiczne, aspekty społeczne i aspekty środowiskowe. I dąży się do tego, żeby projekt dotyczył wszystkich tych trzech obszarów, ale takim minimum, totalnym minimum jest objęcie przynajmniej jednego z tych trzech filarów: ekologicznego, społecznego czy ekonomicznego. To też kontekst lokalny, czyli nawiązanie tą zasadą równości, zasadą zrównoważonego rozwoju do konkretnych potrzeb czy wyzwań społeczności, w których realizujemy projekt. I pokazanie, jak ten projekt przyczynia się do zmiany społecznej, mającej odzwierciedlenie w poprawie jakości życia mieszkańców. Tutaj widzę, że chyba na czacie się jakieś pojawia pytanie. Dobrze, okej, to słuchajcie, bo tak widzę, że takie dwa krótkie pytania, na które jestem w stanie, myślę, że od ręki odpowiedzieć. Czy nagranie także będzie rozesłane? Nagranie, Szanowni Państwo, będzie dostępne na stronie Europejskich Standardów i myślę też, że ono znajdzie się w naszym newsletterze, także tak, będzie można sobie do tego wrócić. Natomiast pytanie, jak szacować i rozliczać koszty dojazdu, na przykład dzieci na zajęcia do klubu, gdy we wsi nie ma transportu publicznego. Zwyczajowo ktoś z rodziców dowozi dwoje, troje dzieci własnym autem. Jak to zrobić zgodnie z prawem? To odpowiadając na to pytanie, taką powszechnie przyjętą zasadą jest zwrot kosztów dojazdu na podstawie biletów drugiej klasy. Natomiast tutaj z tego, co pani Agnieszka pisze, nie ma możliwości zweryfikowania, jaka jest wartość tych biletów, ponieważ no, nie ma transportu publicznego.
A drugą formą jest zwrot kosztów dojazdu na podstawie tak zwanej kilometrówki, czyli na podstawie przejechanych kilometrów na danej trasie. I rozporządzenie mówi nam o tym, że przejechany kilometr, który zawiera w sobie i koszty paliwa, i amortyzacji samochodu, jest to koszt złoty 15 za 1 kilometr przejechany. I w Instytucie praktykujemy taką zasadę, że uczestnicy naszych wydarzeń mogą albo mieć zwrot kosztów dojazdu na podstawie biletów, albo właśnie na podstawie tej kilometrówki według rozporządzenia. Tak sobie myślę, że wychodząc może naprzeciw oczekiwaniom Państwa, tak domniemam, że taka potrzeba może zaistnieć, to ja sobie zapisuję, żeby wysyłając Państwu prezentację z tego naszego szkolenia, żeby wysłać przykładowy, tylko od razu sobie zapiszę, żeby mi nie uciekło, przykładowy formularz zwrotu kosztów dojazdu, żebyście Państwo mogli sobie w praktyce zastosować go i mam nadzieję, że to też dla Państwa będzie przydatne. Dobra, to lecimy dalej. Ten kontekst lokalny, Szanowni Państwo, nawiązuje też do zasady, która coraz mocniej jest promowana i premiowana w projektach unijnych, mianowicie do zasady od pola do stołu. To znaczy, że dobrze i mile widziane jest, kiedy na przykład na szkoleniach, na konferencjach, załóżmy, mamy owoce, to dużo skuteczniej będziemy realizować tę zasadę zrównoważonego rozwoju, jeżeli wśród tych owoców będą, nie wiem, jabłka, śliwki, gruszki czy inne owoce, które mamy tutaj w Polsce i najlepiej mamy lokalnie, a niekoniecznie cytrusy, banany, inne owoce, które przemierzyły kilka tysięcy kilometrów, żeby dotrzeć. To też zamawianie cateringu u lokalnych dostawców, w lokalnych knajpkach, restauracjach i też biorąc pod uwagę ten zrównoważony rozwój, to pamiętajcie Państwo, że wśród nas są podmioty ekonomii społecznej, a być może nawet przedsiębiorstwa społeczne, które oferują usługi typu właśnie gastronomia, typu wydruk materiałów, typu usługi noclegowe i mając na względzie to, że Unia Europejska dąży do tej ekonomii społecznej, czyli dąży do tego, żeby łączyć to, co biznesowe z tym, co społeczne, mile widziane jest uwzględnienie w swoich zamówieniach również tych kupowania produktów czy usług w podmiotach ekonomii społecznej. Czy na kilometrówkę trzeba podpisać umowę? Tu jeszcze się pojawiło pytanie. Jeżeli dotyczy to uczestników projektu, w mojej opinii nie trzeba tego robić i bazuje to na wieloletnim doświadczeniu, kiedy w projektach mieliśmy rozliczanie zwrotu kosztów podróży na podstawie kilometrówki i projekty te wielokrotnie były kontrolowane. Być może pani Magda pyta o to w kontekście chociażby, nie wiem, zwrotu kosztów podróży wolontariuszy, gdzie absolutnie już taka umowa wolontariacka czy porozumienie wolontariackie jest potrzebne i czasami też jest potrzebna umowa użyczenia samochodu. Natomiast do uczestników tego bym nie stosowała. No i długofalowy wpływ, czyli pokażmy tym naszym projektem, jak on przyczynia się do trwałych i konkretnych zmian, które będą miały wpływ na przyszłe pokolenia. I kilka takich praktycznych przykładów, jak tę zasadę wdrażać w życie, w naszych projektach, to po pierwsze edukacja i budowanie świadomości społecznej. Szanowni Państwo, naprawdę ta edukacja i ta świadomość społeczna, ona nadal jest na niskim poziomie. To się zmienia. To się zmienia, ale wymaga to nadal bardzo intensywnych działań i
Dotyczy to zarówno i kadry realizującej projekt, jak i uczestników, do których projekt jest kierowany. I to mogą być działania typu warsztaty i szkolenia z tego, jak chociażby segregować odpady, jak oszczędzać energię, jak praktykować zdrowe żywienie. To mogą być kampanie informacyjne i tworzenie materiałów edukacyjnych podnoszących świadomość w obszarze zrównoważonego rozwoju. To kształtowanie postaw, to kształtowanie zachowań. To też konkursy, wydarzenia, które mają na celu taką mobilizację obywatelską, mobilizację społeczności lokalnych do tego, żeby faktycznie tę zasadę zrównoważonego rozwoju wdrażały. To gospodarka odpadami. Kwestia wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów w miejsca realizacji projektu. To kompostowanie, czyli organizacja warsztatów i zapewnienie warunków do kompostowania bioodpadów, ale to też minimalizowanie tych odpadów, czyli promowanie ograniczenia zużycia jednorazowych produktów. I my też zawsze w projektach naszych piszemy, że jeśli chodzi o nasze biuro, nasz zespół projektowy korzystamy z naczyń wielokrotnego użytku, że jeżeli zamawiamy catering, to tam w kryteriach jest również postawione, że uczestnicy mają mieć zapewnione naczynia wielokrotnego użytku, no czasami to z uwagi na miejsce bywa trudne, więc co najmniej papierowe, a nie styropianowe czy plastikowe. To też oszczędność energii i wody, chociażby poprzez zastosowanie żarówek LED-owych, czujniki ruchu, termostaty, ale też ograniczenie zużycia wody. I no właśnie, instalacje urządzeń, które oszczędzają wodę, ale chociażby, żeby zminimalizować liczbę plastikowych butelek, zakup i stosowanie dzbanków filtrujących, czy jeżeli ktoś, no jednak na przykład, nie wiem, nie pije wody niegazowanej i bardzo mu zależy na wodzie gazowanej, to zakup saturatorów wody po to, żeby jednak ograniczać liczbę tych butelek plastikowych, które no w niesamowitej ilości produkujemy. No i jeżeli jest też taka możliwość w projekcie, to wykorzystanie energii odnawialnej, instalacja paneli słonecznych, czy wykorzystanie energii wiatru. I wracając na chwilę też do tego transportu. W projektach bardzo ważne jest, żebyśmy właśnie budując te postawy, nastawienia na realizację tej zasady zrównoważonego rozwoju, promowali transport publiczny. To dotyczy zarówno dojazdu na nasze wydarzenia, ale również promowanie tego transportu wśród pracowników jako środka dojazdu do pracy. To rozwój infrastruktury rowerowej, budowa ścieżek rowerowych, organizacja wypożyczalni rowerów, a jeżeli jest taka potrzeba i nie ma innej tak naprawdę możliwości, no to zachęcanie do tego, żeby jednak korzystać ze wspólnych przejazdów samochodami. I też chciałam Państwu taką kwestię podpowiedzieć, że jeżeli macie taką możliwość, bo oczywiście nie zawsze jest to możliwe, ale pamiętajcie, że najbardziej ekologicznym środkiem transportu zbiorowego jest pociąg. I samo wpisanie to, że na przykład, nie wiem, jedziemy na jakieś wydarzenie i po prostu organizujemy grupą i wspólnie grupą jedziemy pociągiem, to już pozwala nam w oczach asesorów zyskać dodatkowe punkty w pozytywnej ocenie, no ponieważ no, na dziś ten tramwaj, ten pociąg jest najbardziej racjonalnym i ekologicznym środkiem transportu. Oczywiście nie zawsze jest taka możliwość, to jakby sobie trzeba z tego, jakby trzeba sobie to jasno powiedzieć. Ale widziałam ostatnio bardzo fajnie opisany transport osób małoletnich. To był projekt w ramach Erasmusa Plus, kiedy młodzież, chyba tam 20 osób, grupa 20-osobowa, jechała na 3-dniowe warsztaty
i jechali pociągiem jako tym najbardziej zrównoważonym środkiem transportu. Do tego też było to bardzo zasadne ekonomicznie, dlatego że były tutaj też ulgi dotyczące przejazdu i to było racjonalne i efektywne wydatkowanie środków publicznych. Obszar żywności i rolnictwa, trochę sobie już o tym wspomnieliśmy, czyli to wspieranie lokalnych producentów, lokalnych firm, czyli ta zasada od pola do stołu, kupowanie na jakby u lokalnych producentów żywności, promowanie zdrowego żywienia. Nawet zobaczcie Państwo, że już rzadko kiedy spotykamy szkolenia, na którym jest tak zwany tylko susz konferencyjny. Czyli upraszczając, są ciasteczka z marmoladą, pierniczki i wafelki, ale mamy owoce, mamy warzywa do przechrupania, są dostępne orzechy, po to, żeby jednak no, promować ten zdrowy styl życia i gdzieś ograniczać spożycie cukrów. To też tworzenie ogrodów społecznych. Coraz częściej w projektach wpisywane jest, że w ramach takich działań integracyjnych, na przykład kadra projektu zrobi jakiś zielnik w biurze, czy jeżeli jest to dostępna przestrzeń na zewnątrz, na jakiś niewielki warzywniak, z którego, nie wiem, będzie można wziąć szczypiorek do kanapek, czy jakieś inne zioło, a może nawet warzywo. I w przypadku projektów już bardziej nastawionych na takie działania infrastrukturalne, to uwzględnienie tej zasady zrównoważonego rozwoju w budownictwie i architekturze poprzez termomodernizację budynków, poprzez wymianę okien, poprzez budowanie budynków, które minimalizują zapotrzebowanie na energię, ale też zastosowanie materiałów pochodzących z recyklingu lub materiałów naturalnych. I już tak zbliżając się do końca tej zasady zrównoważonego rozwoju, to też ochrona bioróżnorodności. W ramach chociażby różnego rodzaju inicjatyw, często wnioskodawcy wpisują, że będą realizowane działania dotyczące właśnie zakładania ogrodów, zakładania zielonych dachów, ale że też będzie współpraca z organizacjami, która zajmuje się ochroną przyrody, po to, żeby nauczyć się i tak naprawdę zwiększyć swoją świadomość, jak mądrzej korzystać z natury. My w jednym z projektów wpisaliśmy na przykład takie warsztaty z survivalu, kiedy to z osobami, które no właśnie tym survivalem na co dzień się zajmują, byliśmy w lesie i uczono nas postaw tego, jak się zachować w lesie, jak chodzić po tym lesie, żeby tej przyrodzie szkodzić jak najmniej. I taki trochę off topic, ale myślę, że jako w ramach ciekawostki to mówię, natomiast myślę, że nie każdy ma tego świadomość, że naprawdę, słuchajcie, jest specjalna procedura tutaj załatwiania potrzeb fizjologicznych w lesie, w szczególności przysłowiowej dwójki, że to nie jest takie proste i faktycznie na takich zajęciach uczy się mądrego korzystania z lasu. Miało to taki element integracyjny, miało to element odskoczni od codzienności, ale miało to też taki element podnoszenia świadomości, budowania postawy, no takiej nastawionej na dbanie o to, co wokół nas. No i właśnie tutaj ta edukacja ekologiczna jak najbardziej w to się wpisuje. Taką zasadą, drodzy Państwo, która bardzo mocno wiąże się z zasadą zrównoważonego rozwoju i którą pewnie część z Was już miała okazję opisywać, albo miała przynajmniej z nią styczność, to jest zasada DNSH. Zasada do No Significant Harm, czyli zasada nie czyń poważnych szkód. Zasada nie czyń poważnych szkód. Tak jak wspomniałam, ona ma mocne takie zakorzenienie w zasadzie zrównoważonego rozwoju. Natomiast w takim największym skrócie ta zasada mówi nam o tym, że wszystkie projekty finansowane ze środków unijnych mają być zgodne z celami środowiskowymi, które zostały zawarte w taksonomii Unii Europejskiej. I zostało wskazanych sześć celów środowiskowych.
To po pierwsze łagodzenie zmian klimatu, adaptacja do zmian klimatu, odpowiednie użytkowanie i ochrona zasobów wodnych i morskich, ochrona, gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling, zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń powietrza, wody lub ziemi oraz ochrona i odtwarzanie bioróżnorodności i ekosystemów. Może brzmieć tajemniczo, może brzmieć niejasno i odstraszająco, natomiast chciałam, żebyście mieli w tej prezentacji, Szanowni Państwo, odniesienie do tego, jak w praktyce możemy zastosować tę zasadę w naszych projektach. I są to, jak sobie na to spojrzycie Państwo, całkiem proste rzeczy, które możemy wdrożyć po to, żeby nie czynić znacznych szkód. I jest to na przykład ograniczanie wytwarzania odpadów, jest to umieszczenie pojemników do segregacji śmieci, jest to wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów i niedrukowania dokumentów, których drukować nie musimy. Jest to użycie energooszczędnego sprzętu, wprowadzanie urządzeń w stan tutaj uśpienia. Jest to wykorzystywanie ekologicznych materiałów, na przykład ręczniki papierowe czy papier toaletowy, który pochodzi z recyklingu, ekologiczny papier ksero. Jest to umieszczanie roślin w biurze i w przestrzeniach zewnętrznych. Coraz więcej też organizacji, firm, instytucji, mając świadomość tej zasady DNSH, zbiera deszczówkę do podlewania roślin. Jest to korzystanie z filtrów wody, a przez to rezygnacja z kupna i używania wody w butelkach plastikowych. Prowadzenie kompostowników na odpady, no i zachęcenie pracowników do korzystania z ekologicznych form przemieszczania się, jak na przykład komunikacja miejska, rower czy hulajnoga. Przepraszam, pozwolę sobie smarkać nos. I tę zasadę DNSH chciałam Państwu pokazać w takich trzech wymiarach. Po pierwsze, tego, co możemy zrobić w biurze czy podczas wydarzeń. No więc właśnie, redukcja zużycia papieru, czyli drukowanie dwustronne, tylko tego, co jest faktycznie potrzebne, przejście na to elektroniczne wersje dokumentów, używanie zadrukowanych już dokumentów, na przykład jako kartki robocze, ograniczenie zużycia energii, segregacja odpadów, korzystanie z ekologicznych środków czystości atestowanych z ekoznakiem, no i promowanie transportu publicznego. W samych projektach współpraca z lokalnymi dostawcami, żeby zmniejszyć ten tak zwany ślad węglowy, o którym coraz więcej się mówi, i skrócić ten łańcuch dostaw, co zmniejszy emisję CO2. Wspomniałam Państwu na początku, że weszła regulacja dotycząca CSRD, czyli raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju. To raportowanie dotyczy trzech obszarów, z angielskich słów środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny, tak zwane raportowanie ESG. I ktoś może powiedzieć, no dobra, Ilona, ale przecież to raportowanie dotyczy spółek, które oferują swoje produkty i usługi na terenie Unii Europejskiej, ale które są spółkami notowanymi na giełdzie bądź działają na rynku finansowym. I absolutnie ten ktoś ma rację, jeżeli tak przyjdzie i mi powie. Natomiast pamiętajcie Państwo, że właściwie od 2027 roku raportować będą wszystkie spółki oferujące swoje produkty i usługi na terenie Unii Europejskiej, które spełniają dwie z trzech przesłanek. Mają minimum 10 pracowników, obroty roczne wynoszą co najmniej 3 miliony, bądź suma bilansowa 10 milionów. Zapewniam Państwa, że to raportowanie dotknie większość spółek, które funkcjonują na terenie Unii Europejskiej. I zapewniam Państwa, że jeżeli współpracujecie z biznesem, to prędzej czy później Was to raportowanie przynajmniej pośrednio też będzie dotyczyło. Jak? Ano na przykład tak, że jeżeli Instytut Spraw Obywatelskich oferuje szkolenie firmie,
a tak w ramach działalności naszej odpłatnej też się dzieje, że tutaj wspieramy firmy w budowaniu dialogu pomiędzy pracownikami i pracodawcami, to załóżmy, że jako klient przychodzi bank. Sytuacja z zeszłego tygodnia. Przychodzi do nas bank, który chce, żebyśmy przeprowadzili im szkolenie. To żeby móc zakupić u nas usługę, my już teraz wypełniamy im ich takie części raportów dotyczące tego, jak my spełniamy zasadę zrównoważonego rozwoju, równości szans, zasady DSH, zasadę tutaj dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami i tak dalej. W łańcuchu dostaw prędzej czy później większość z Państwa zapewne się znajdzie i to ESG również Państwa będzie dotyczyło. Coraz więcej projektów, co w ogóle uważam za mega fajny pomysł i rozwiązanie, o ile jest to możliwe, uwzględnia organizację wydarzeń na świeżym powietrzu, zamiast no, chociażby organizowania jakichś spotkań w zamkniętych salach, często dusznych, czasami się zdarza, że bez okien, w których działa klimatyzacja, która niekoniecznie dobrze na nas wpływa. Więc jeżeli macie Państwo taką możliwość, to nawet w ramach innowacji, bo pamiętajcie, że o innowacje generalnie trudno, tak? Trudno wymyślić takie rozwiązanie, które jeszcze nie funkcjonuje. Ale ja jestem zwolennikiem tego, żeby ten pryzmat innowacji pokazywać przez to, co będzie nowe albo dla naszej organizacji, albo dla odbiorców naszego projektu, albo dla społeczności lokalnej. Coś, co gdzieś na przykład dobrze funkcjonuje, ale jeszcze nie miało racji bytu u nas. I pokazać to właśnie przez pryzmat tych mini innowacji. To używanie materiałów wielorazowych, o których już sobie powiedzieliśmy, to promowanie produktów lokalnych i ekologicznych. No i jeżeli jest taka konieczność, to kompensacja emisji. I trzeci obszar to działania edukacyjne. I mam tutaj na myśli właśnie organizację warsztatów, szkoleń, tworzenie materiałów edukacyjnych, ale też na przykład współpracę z lokalnymi organizacjami, szkołami. Pamiętajcie, właśnie jeszcze raz to bym chciała podkreślić, żeby to odniesienie do zasad uwzględniać również w monitoringu i ewaluacji, po to, żeby sprawdzać, czy te działania, które podejmujemy, podnosimy, przynoszą oczekiwane rezultaty. I podsumowując tę część, kilka kluczowych kwestii do zweryfikowania, czyli czy nasz projekt jest dostępny, zawiera dostępność fizyczną, zawiera dostępność komunikacyjną, zawiera dostępność cyfrową i dostępność informacyjną. Czy nasz projekt odpowiada na zasadę równości szans? To znaczy, czy uwzględniliśmy potencjalne nierówności, które mogą wystąpić, i czy włączyliśmy mechanizmy, które mogą zapobiegać tej dyskryminacji? Czy nasz projekt uwzględnia zasady zrównoważonego rozwoju? Czy łączymy siły, kompetencje, zasoby w ramach partnerstw po to, żeby zwiększyć oddziaływanie projektu? No i czy jesteśmy w stanie zewaluować poprzez zdefiniowanie odpowiednich wskaźników, czy te cele zostaną osiągnięte. Jeszcze raz też bym chciała podkreślić, że warto konsultować z osobami ze szczególnymi potrzebami, z organizacjami, które zajmują się wsparciem takich osób, to, co w projekcie planujemy przeprowadzić. Że bardzo duży nacisk jest kładzony na doszkalanie i zwiększanie kompetencji kadry projektu w zakresie realizacji tych zasad, no i że potrzebujemy dokumentacji, która potwierdzi, że projekt faktycznie spełnia te wszystkie wymagania. Czyli to, co Państwu wspomniałam, szkolenie w zasadzie równości szans, polityka antymobbingowa, polityka antydyskryminacyjna, te procedury powinniśmy u nas mieć. Powinniśmy mieć procedury udzielania zamówień, które będą chociażby uwzględniały również ten kontekst lokalny i skracania łańcucha dostaw.
I słów kilka, Szanowni Państwo, o logice projektowej, czyli takiej metodyce tworzenia projektu krok po kroku. Bo niejednokrotnie czytając projekty, ma się wrażenie, że właściwie to nie wiadomo, o co w tym projekcie chodzi. A projekt powinien być naprawdę jasny, spójny, zrozumiały i logiczny. Poszczególne etapy powinny wynikać z poprzednich i być dalszą ich konsekwencją czy rozwinięciem. Projekt musi być wykonalny. I to, z czym czasami mam do czynienia, że widzę projekty napisane przez firmy konsultingowe, które są w stanie napisać wniosek, który otrzymuje dofinansowanie, bo te wskaźniki, które sobie uwzględniliśmy, te cele, one są już tak nadmuchane, tak wyśrubowane, że no tutaj asesor nie ma trochę innego wyjścia, jak przyznać dofinansowanie. Natomiast później te projekty bywa, że są nierealizowalne w praktyce. Więc bardzo bym Was prosiła o takie zachowanie równowagi i faktyczne odniesienie się z celem projektu do potrzeb czy do problemu, który dotyczy naszych grup odbiorców. Warto uwzględnić te mini innowacje, o których wspomniałam, czy takie świeże, nowatorskie podejście, no i te elementy zrównoważonego rozwoju. I tak trochę upraszczając i trochę mówiąc wprost, pamiętajcie, że nie ma projektu bez problemu. Nie jestem zwolennikiem tego, żeby tworzyć działania, budżet, harmonogram bez wcześniejszego, dogłębnego zrozumienia problemu, który chcemy rozwiązać, albo potrzeb, jakie chcemy zaspokoić. I czasami tym punktem wyjścia do projektu nie jest problem, a odbiorcy. Ale patrzymy na tę grupę odbiorców z punktu widzenia ich problemów, z punktu widzenia ich potrzeb. Te kwestie są zawsze nierozerwalnie ze sobą związane i im lepiej poznamy tę naszą grupę odbiorców, tym łatwiej będzie nam zidentyfikować problem. Dlatego warto sobie odpowiedzieć na pytania, to kim są nasi odbiorcy, jak liczna jest grupa, skąd są nasi odbiorcy i skąd ja mam wiedzę o odbiorcach i gdzie mogę szukać tych danych. Potrzebujemy tutaj takiego dowodu słuszności na to, że ten projekt powinien być realizowany. I ten dowód słuszności dobrze się tutaj odnieść. Zarówno do badań, na przykład jakichś ankietowych, fokusowych, pogłębionych wywiadów, obserwacji, które mamy względem naszej grupy odbiorców, ale też odnieść się do dokumentów strategicznych, do raportów, do badań. Też bardzo chciałabym Państwu polecić, jeżeli ktoś jeszcze nie zna, to co roku Natalia Hatalska, to jest taka badaczka megatrendów, wydaje raport o megatrendach na dany rok. I tworzę do tego raportu tak zwaną mapę megatrendów i zapewniam Państwa, że ze zdecydowaną większością działań, które podejmujecie, znajdziecie się na tej mapie. I ta mapa też, jakby to, jak w którym miejscu będziecie uwzględnieni, usytuowani z tym Waszym problemem, to też może ułatwić Wam pokazanie, że temat, którym chcecie się zająć, jest pilny, jest potrzebny, jest ważny i trzeba jak najszybciej podjąć się go. Ja jestem zwolennikiem również tego, że jeżeli nawet sam formularz wniosku nie uwzględnia takiego obszaru, to żeby pokazać, co się zadzieje, jeżeli nasz projekt nie dojdzie do skutku. Jaka zmiana się nie zadzieje, jakie będzie to miało konsekwencje, jeżeli nie będziemy realizowali tego projektu, który właśnie przedstawiamy. I często takim punktem wyjścia do tego, żeby lepiej wczuć się w rolę odbiorcy, jest tak zwana mapa empatii, czyli co nasz odbiorca myśli, co mówi, co robi i co czuje. Równie często po to, żeby jak najdokładniej określić problem, stosuje się tak zwane drzewo problemu, czyli taki system przyczynowo-skutkowy. Jaki jest problem?
jaka jest przyczyna tego problemu i jakie będą konsekwencje, jeżeli my tym problemem się nie zajmiemy. I dla przykładu wpisałam tutaj w prezentację, że problemem jest niewystarczająca umiejętność pisania wniosków przez przedstawicieli trzeciego sektora. I oczywiście w samym wniosku to na pewno byłoby szczegółowo opisane i oparte badaniami, ale tutaj skrótowo dla Państwa przyczyna pierwsza, brak oferty szkoleniowej w tym zakresie. Przyczyna druga, brak wsparcia instytucjonalnego. Przyczyna trzecia, brak czasu ze względu na dużą liczbę obowiązków. Jakie tego będą konsekwencje? No na przykład skutek pierwszy, kiepskie wyniki w konkursach ofert, brak dofinansowań, konieczność zatrudnienia zewnętrznych firm do pisania wniosków, frustracja i wypalenie. I im dokładniej przyjrzymy się przyczynom, im dokładniej zidentyfikujemy skutki, tym łatwiej będzie nam zaplanować działania i uzasadnić potrzebę realizacji. I gdybyśmy sobie spojrzeli na cykl projektowy, to zaczęlibyśmy od tego właśnie, jaka jest sytuacja, która wymaga zajęcia się problemem, kim są nasi odbiorcy, co chcę zmienić i po co, jak chcę to zrobić, kiedy i z kim, czym dysponuję, jakie mam zasoby, czego mi brakuje, jakich zasobów potrzebuję, za to trzeba będzie zapłacić. Co osiągnę, jakie będą efekty i rezultaty, i jak sprawdzę, jak przekonam się o tym, że te efekty są słuszne. I gdybyśmy sobie przełożyli to na formularz wniosku, to zobaczycie Państwo, że tak naprawdę wychodzimy od problemu, idziemy przez cele projektu, potem przez planowane działania i harmonogram, pokazujemy zasoby. Pokazujemy ludzi, pokazujemy zasoby techniczne, zasoby finansowe, być może wkład własny, który trzeba wnieść do tego projektu. No i pokazujemy budżet. Budżet, który też Państwa wyczulam, aby był możliwie jak najbardziej elastycznie przygotowany, to znaczy, żeby pozycje budżetowe zawierały na tyle, na ile się da, otwarte katalogi. Co to oznacza w praktyce? Że jeżeli wpisuję sobie, załóżmy, pozycję materiały szkoleniowe, to dopiszmy, że to są przykładowe materiały i tym podobne, między innymi i tak dalej, bo jeżeli wpiszemy tam, że kupimy notes i długopis, a będziemy potrzebowali dodatkowo kupić karteczki, nie wiem, typu post-it, to w momencie, kiedy mamy katalog zamknięty, taka pozycja, taki wydatek już mamy szansę, że będzie niekwalifikowany. Idąc dalej, rezultaty, produkty, zakładana zmiana. I ta zakładana zmiana jest tak naprawdę najważniejsza, czyli co ja chcę osiągnąć tym projektem. I na końcu mamy ten monitoring, mamy ewaluację. Pamiętajcie Państwo, że monitoring odnosi się bardziej do zweryfikowania tego, czy osiągnęłam wskaźniki, czy wydałam budżet, czy zmieściłam się w harmonogramie, czy zatrudniłam odpowiednią liczbę osób, zrekrutowałam odpowiednią liczbę uczestniczek i uczestników, i tak dalej, i tak dalej. A ewaluacja odnosi się do tego, jak te działania, te efekty, które osiągnęłam, mają się do zakładanej zmiany społecznej, czyli co ten projekt zrobił, jaki problem rozwiązał, albo jakie potrzeby zaspokoił, czy jakie korzyści dostarczył. I pamiętajcie też Państwo, że cel to ani działania, ani nie metody działań. Cel to zmiana, którą chcemy osiągnąć i ona jest konsekwencją osiągniętych wcześniej rezultatów. I tak jak na początku Państwu wspomniałam, w prezentacji uwzględniłam kilka linków do tego, gdzie szukać informacji o konkursach. Te pierwsze slajdy, one bardziej są dedykowane podmiotom, które działają w formie fundacji czy stowarzyszenia, albo może też spółdzielni socjalnej czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością non-profit, ale też OSP, koła gospodyń wiejskich. I właśnie to jest ten obszar tutaj bardziej pożytku publicznego. Pamiętajcie też Państwo o tym, że
Tworzy się coraz więcej fundacji korporacyjnych. Raport z zeszłego roku pokazuje, że mamy w Polsce już ponad 200 fundacji korporacyjnych. Biorąc pod uwagę ESG, o którym dzisiaj wspomniałam, podejrzewam, że tych fundacji korporacyjnych no, będzie powstawało coraz więcej. A specyfika fundacji korporacyjnych jest taka, że zdecydowana większość z nich ma swoje programy grantowe. I to też doskonały sposób, doskonałe źródło możliwości pozyskiwania środków na realizację misji przez organizacje pozarządowe, żeby właśnie do takich fundacji korporacyjnych aplikować o te środki. Przykładem takiej fundacji jest Fundacja Orlen, Fundacja Santander, Fundacja DOS, Fundacja PZU i takich fundacji jeszcze około 200 możemy sobie wymienić. Jak Państwo sobie wbijecie wyszukiwarkę, to ten raport z zeszłego roku powinien Państwu w wyszukiwarce się pojawić. Pamiętajcie też Państwo, że zarówno tak naprawdę no, projekty, które są realizowane z Unii Europejskiej, ale które są realizowane też z pieniędzy ministerialnych, samorządowych, krajowych, już gdzieś na początku roku powinniśmy znać harmonogramy ogłaszania tych konkursów i tak naprawdę na początku roku przynajmniej częściowo jesteśmy w stanie ustalić sobie, kiedy potencjalnie będzie jaki konkurs, który będzie nas interesował. W kontekście też funduszy europejskich, pamiętajcie, że tworzonych jest coraz więcej nowych programów, w ramach których ogłaszane są konkursy. Przykładem jest program CERF. To jest program, w ramach którego realizowany jest na przykład projekt Building Bridges, a to dzięki temu projektowi dzisiaj mamy możliwość uczestniczyć w tym naszym spotkaniu. I na stronach Komisji Europejskiej, jakbyście Państwo przyjrzeli się ogłaszanym konkursom, to zobaczycie, że dziennie ogłaszanych jest nawet kilkadziesiąt. Kilkanaście, kilkadziesiąt konkursów, do których można aplikować. Pytanie oczywiście o to, jakie mamy zasoby, jakie mamy kompetencje, jaką mamy siłę do tego, żeby dźwignąć takie projekty, ale jeżeli wśród nas są dojrzałe instytucje, dojrzałe organizacje czy firmy, to bardzo zachęcam, żeby bezpośrednio do Komisji Europejskiej również sięgać po środki publiczne. Też wspomniałam tutaj o Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, bo to bardzo mocno projekty kierowane w stronę przedsiębiorców, ale pamiętajcie, że PARP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jest też no, tutaj głównym operatorem środków dystrybuowanych w ramach bazy usług rozwojowych. I w każdym województwie zostały już uruchomione, zostali wybrani lokalni operatorzy tych środków, a są to pieniądze, które mają na celu podnosić kompetencje, wzmacniać umiejętności, podnosić wiedzę, ale też ukierunkowane są mocno na postawę. Między innymi przedstawicieli organizacji, instytucji publicznej czy firm. Teraz ten BUR, ta baza usług rozwojowych, mocno jest nakierowana na osoby indywidualne, ale z początkiem roku planuje się, że no mocno zostaną uruchomione konkursy dla osób prawnych, dla takich osób instytucjonalnych i w ramach tych pieniędzy będzie możliwe podnoszenie kompetencji. Tutaj być może część z Państwa na przykład zainteresują konkursy, które ogłasza NFOŚ, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, bo tam nie tylko projekty związane z takimi rozwiązaniami technicznymi, ale chociażby konkursy nakierowane na edukację ekologiczną. Jeżeli to jest w Państwa obszarze zainteresowań, to warto się temu przyjrzeć. O NIWI, o Narodowym Instytucie Wolności też już dzisiaj wspomniałam. 6 listopada, tak jak powiedziałam, planowane jest ogłoszenie konkursów, więc warto się temu przyjrzeć. Warto też, przepraszam, jeżeli działamy właśnie w formule fundacji, stowarzyszenia,
zawalczyć o dodatkowy punkt, który wiąże się z zamieszczeniem oferty wolontariatu w systemie obsługi wolontariatu, który prowadzi NIF. I żeby móc zdobyć ten punkt, to pamiętajcie, że to ogłoszenie tego, że chętnie organizacja zaangażuje wolontariuszy w swoje działania, musi znaleźć się przed dniem ogłoszenia konkursu. Zatem mamy tak naprawdę jeszcze kilka dni, jeżeli ktoś tego jeszcze nie uczynił, żeby zarejestrować swoją organizację i zamieścić ofertę. Zamieściłam również link do wykazu ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie zna OWES-ów, nie korzystał z ich wsparcia, to zachęcam, żeby bliżej się zakolegować z tymi organizacjami, ponieważ otrzymacie to Państwo bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze, ale też takie mentoringowe, związane trochę z ułożeniem tego, w którą stronę idzie nasza organizacja, co możemy zrobić, skąd pozyskać pieniądze i skonsultować sobie pisane wnioski. Oczywiście nie nikt za nas tego wniosku nie napisze, ale skonsultować możemy. I tutaj przy tych OWES-ach pozwolę sobie wspomnieć, że w większości województw za chwilę będą ruszać w perspektywie najbliższych miesięcy projekty tak zwane capacity building. To są projekty mające na celu wzmocnienie tych organizacji, które w szczególności chcą świadczyć usługi publiczne, usługi społeczne. I mówię o tym dlatego, że nie znam jakby specyfiki innych województw, zapisów tych konkursów innych województw, ale na przykładzie województwa łódzkiego i pozwolę sobie tutaj stwierdzić, że jednak będzie duża analogia pomiędzy województwami, będziemy mieć takie pakiety o wartości 30 tysięcy złotych po to, żeby organizacja mogła sobie przetestować jakieś rozwiązania, wzmocnić kompetencje, zakupić jakąś usługę, pojechać na jakieś wydarzenie branżowe, a może dosprzętowić się w jakimś obszarze po to, żeby realizować skuteczniej swoją misję, w szczególności w kontekście realizacji usług społecznych, a zostało wyodrębnionych 17 takich obszarów, które dotyczą tych usług społecznych. Warto, bo na początku wspomniałam Państwu odnośnie tych trzech priorytetów Unii Europejskiej, czyli tego, na co będą największe pieniądze kładzione, no to tutaj zdecydowanie te usługi społeczne, usługi publiczne, one są w czołówce. Takim trendem, który bardzo mocno jest akcentowany, jest deinstytucjonalizacja, czyli mamy zejść z tej góry i pójść z tymi naszymi usługami bliżej osoby, która potrzebuje, na przykład osoby starszej, osoby zależnej, bliżej niej, mamy odchodzić od jakichś domów pomocy społecznej, a to wsparcie ma być świadczone bardziej tak indywidualnie, w bardziej przyjaznych warunkach. Cały obszar srebrnej gospodarki, czyli działań nakierowanych na podtrzymanie jak najdłużej aktywności społecznej i zawodowej osób starszych. Kwestia GOZ-u, czyli gospodarki obiegu zamkniętego, wszystkiego co związanego z recyklingiem, z wydłużaniem życia produktu. Tutaj no, to są cele, które właściwie priorytety, które Unia sobie stawia bardzo mocno. I w kontekście trochę też tego, pamiętajcie, że na terenie części województw, tam gdzie działają kopalnie, zostały wdrożone środki w ramach tak zwanego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. I miejcie, proszę Państwa, na uwadze, że to nie są tylko takie twarde pieniądze na to, że zamkniemy teraz kopalnię i zrobimy, nie wiem, fermę wiatrową. Tam jest mnóstwo też środków przewidzianych na to, że musimy dokonać trochę takiej rewitalizacji społecznej, rewitalizacji tkanki miękkiej tych społeczności i przywrócić tych ludzi trochę na nowo do społeczeństwa, nauczyć nowych kompetencji, nowych umiejętności.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, bo tam oprócz programu SODIR nakierowanego na refundację części kosztów wynagrodzeń są również pieniądze na tworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami. I pozwoliłam sobie wrzucić też linki do stron, na których organizacje, firmy, instytucje działające na terenach wiejskich również będą mogły odnaleźć coś takie dedykowane pod nich. Są dedykowane konkretnie środki, między innymi właśnie na rozwój obszarów wiejskich i zostały też uruchomione już w większości lokalnych grup działania środki takie regrantingowe dla organizacji działających na terenach wiejskich czy miejsko-wiejskich, więc tutaj zachęcam, żeby również się przyjrzeć. I bardzo też polecam program Narodowej Agencji Erasmus Plus i Europejskiego Korpusu Solidarności, bo wielu z wnioskodawców kojarzy ten program przede wszystkim z wymianą studencką zagraniczną, a tam są naprawdę no, fajne projekty związane z tym, co możemy zrobić na rzecz naszych społeczności, co możemy zrobić w obszarze sportu, co możemy zrobić na rzecz edukacji dorosłych, na rzecz edukacji młodych. I co ciekawe, w części tych akcji, które są ogłaszane, na przykład w akcji KA154, tam nawet nie jest wymagany partner zagraniczny. Jeżeli takiego mamy, mamy partnera ponadnarodowego, to super, bo to nam też umożliwia aplikowanie o większe pieniądze. Natomiast nie zamykamy się, jeżeli jeszcze tych relacji ponadnarodowych nie mamy zbudowanych. No i też tutaj akurat tego nie zamieściłam w prezentacji, ale na pewno część z Państwa czeka na nową pulę funduszy norweskich. One w przyszłym roku już powinny zostać uruchomione. Tam, Szanowni Państwo, te zasady, o których dzisiaj mówiliśmy, są niezwykle istotne. Jeżeli ktoś z Państwa w tej perspektywie, w tych ostatnich 2 latach realizował projekty z funduszy norweskich, to mam nadzieję, że potwierdzicie, że w samym wniosku te zasady były bardzo mocno do opisania. I już zbliżając się do końca, to chciałam Państwu przypomnieć o tym poradniku, o którym wspomniałam. On w tym tygodniu, myślę, że dzisiaj, jutro, pojawi się na naszej stronie internetowej do bezpłatnego pobrania. Planujemy też Państwu rozesłać newsletter, tak żeby nikomu nie umknęła ta informacja. A poradnik ten, no mam nadzieję, że tak już bardzo szczegółowo i tak trochę tak technicznie, checklistowo podpowie Państwu, jak te zasady, priorytety i wartości Unii Europejskiej w projektach społecznych uwzględniać. Na ostatnim slajdzie tutaj kontakt do mnie, jeśli ktoś chciałby napisać, zadzwonić, to serdecznie zachęcam. A teraz jeszcze podejrzę czat, czy tutaj pojawiło się jakieś nowe pytanie. Widzę, że nowego pytania nie ma. To pytanie do Państwa, czy ktoś chciałby się podzielić jakimiś swoimi refleksjami albo o coś zapytać, to jest ta przestrzeń. Dobra. Nie widzę pytań, nie słyszę tutaj włączanych mikrofonów i zabieranego głosu. Zatem, Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję do zobaczenia wkrótce przy okazji innych działań i życzę Wam dobrego tygodnia, dobrego poniedziałku i skutecznie napisanych projektów społecznych. Wszystkiego dobrego. Dziękuję i do zobaczenia.